Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Tam spotkał się z wiceprezydent tego kraju, Kamalą Harris, i odwiedził amerykańskie zakłady zbrojeniowe. Dzisiaj Morawiecki wziął udział w debacie ośrodka analitycznego Atlantic Council. Premier mówił, że Polska chce być najważniejszym sojusznikiem USA w Unii Europejskiej. Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia. Porażka na Ukrainie może być początkiem końca złotego wieku Zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej. To, co właśnie powiedział Xi Jinping podczas swoich rozmów z Putinem, było ciekawe i znaczące. Zacytuję, powiedział na Kremlu, do Kremla i do wszystkich nas, że teraz jest wyjątkowa szansa, aby zmienić globalny porządek stworzony 100 lat temu. Trzeba pamiętać, że trzeba wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeżeli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przedstawił w Sejmie cele polskiej polityki międzynarodowej na 2023 rok. Jak mówił, naszym głównym zadaniem jest wsparcie dla Ukrainy i osłabienie imperializmu Rosji. Rosja dążyła do uzyskania w Europie statusu, który by jej pozwalał ograniczać wolność i bezpieczeństwo sąsiadów. Niestety, stopniowo Rosja przechodziła od słów do czynów i stało się jasne, że dąży do wymuszenia na społeczności międzynarodowej uznania jej najbliższego sąsiedztwa za swoją sferę wpływów. Będziemy popierać propozycję wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku. Jeśli Rosja powróci do przestrzegania prawa międzynarodowego, będziemy i tak potrzebowali nowego porozumienia. Polska dąży i dążyć będzie do tego, by instytucje Unii Europejskiej w swoim niepożądanym aktywizmie nie naruszały różnorodności państw członkowskich, także, a raczej przede wszystkim, ich konstytucyjnej tożsamości. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. 3 lata wcześniej Rosjanie zabili ponad 20 tysięcy wziętych do niewoli Polaków. Przez dziesiątki lat Sowieci nie przyznawali się do tego mordu. Ta prawda została przez Rosjan przyznana. Wreszcie po wielkich, długich bojach w 1990 roku, właśnie 13 kwietnia, Rosjanie oficjalnie przyznali, że rzeczywiście to na rozkaz ich władz, sowieckich władz, jeszcze wtedy istniało ZSRR, ta zbrodnia została dokonana, że dokonało jej sowieckie NKWD, a więc ich służby, i że w istocie był to mord Sowietów dokonany na Polakach. Ujawniono także wtedy dokument, ten najważniejszy z 5 marca, właśnie rozkaz, decyzja, która potwierdzała fakt tego, iż de facto polscy oficerowie zostali skazani na śmierć. Ponad 20 tysięcy członków polskiej inteligencji brutalnie, powtarzam jeszcze raz, brutalnie, bestialsko zamordowanych przez Sowietów. Dlaczego o tym pamiętamy? Pamiętamy dlatego, że zawsze będziemy pamiętali, bo byli Polakami, byli częścią naszego społeczeństwa, byli częścią, śmiało można powiedzieć, naszych rodzin, wielkiej polskiej rodziny. Pamiętamy też dlatego, żeby coś takiego nigdy więcej się nie powtórzyło. Dzisiaj z przerażeniem patrzymy na wschód. Jak co roku, 13 kwietnia odbywa się akcja składania żółtych tulipanów pod Pałacem Prezydenckim. W ten sposób Polacy oddają hołd świętej pamięci pierwszej damie Marii Kaczyńskiej. Jak widzicie, kwiaty okazały się dużo trwalsze niż złość, nienawiść,
a ich piękno przemawia samo za siebie, tak jak piękno świętej pamięci Marii Kaczyńskiej. Stąd ta tradycja i będziemy tu przychodzić co roku, jak widzę, że tradycja się utrwaliła. Jest tam dzisiaj pani minister Maląg, jest mama pana prezydenta Saakaszwilego, Julia, pani profesor, jego, są jego przyjaciele. To pamięć i szacunek dla tej kobiety wyjątkowej, którą kochały miliony Polaków, i historia pierwszej damy Marii Kaczyńskiej, która swoją wyjątkową wrażliwością uwielbiała swoją rodzinę, uwielbiała naród, uwielbiała Polskę, i Polska kochała Marię Kaczyńską. I przede wszystkim dzisiaj to wielkie też podziękowania dla klubów Gazety Polskiej za pielęgnowanie tej tradycji, że tutaj jest, że jeżeli po roku w rocznicę sprowadzania tutaj przed Pałac Prezydencki ciała pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej, tulipany zostały zaaresztowane, tak jak pan redaktor powiedział, my przede wszystkim tą pamięć będziemy czcili tak, jak długo będziemy mogli. To wielkie podziękowania i jeszcze raz wielkie podziękowania dla klubów Gazety Polskiej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro interweniuje w sprawie ukraińskiego zboża. Polecił powołanie w tej sprawie specjalnego zespołu śledczego. Przypomnijmy, od kilku dni trwa protest rolników, którzy przekonują, że tanie zboże z Ukrainy zasypuje Polskę. Ukraińska między innymi pszenica i kukurydza, które nie spełniają wymogów unijnych, miały tranzytem solidarnościowym przejechać przez Europę i od razu zostać wyeksportowane do państw Afryki. Zboże jednak zostawało między innymi w Polsce i spowodowało załamanie cen w kraju i w Unii Europejskiej. W tej sprawie prokuratura prowadzi już śledztwa, w tym między innymi prokuratura okręgowa w Zamościu. W lutym zostało wszczęte postępowanie, śledztwo w związku z prowadzeniem do Polski zboża technicznego z Ukrainy, które było później w sposób fałszywy przedstawiane jako zboże mające zupełnie inną kategorię i wartość. Dochodziło do procederu oszustw ze szkodą polskich producentów i konsumentów, a więc takie postępowanie już się toczy. Ale uznałem, że konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współdziałałby z innymi służbami celnymi, skarbowymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policją. Będzie więc to szeroki zespół. Chcemy też współpracować w ramach tego zespołu z służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia w kolejnym serwisie o godzinie 17:00.